jedziemy tam z taką świadomością, żeby przynajmniej strzelić w jedną albo dwie bramki i wygrać mecz. A obawy? Nie, my się nikogo nie obawiamy. Wiadomo, że meczowi jest nierówny. Wiadomo, każdy przed meczem ma takie same szanse i wszystko się wyjaśni w środę, to będzie te trzy punkty, ale my jesteśmy nastawieni na to, żeby te trzy punkty przyjechały do Warszawy. Aleksandra Jerzynka, Sport.pl. Jak ty się czujesz po powrocie na boisko? No już coraz lepiej się czuję, wiadomo, jestem po operacji kilka miesięcy i musiało trochę czasu minąć, żebym doszedł do tej swojej dobrej dyspozycji, aczkolwiek jeszcze nie jestem zadowolony z tej dyspozycji tak na 100%, bo jeszcze dużo pracy przede mną, żeby wywalczyć to miejsce w podstawowym składzie, bo na razie to nie mam. Właśnie chciałam zapytać, czy jesteś pewien już tego miejsca w pierwszej 11 na kolejne mecze? Nie, cały czas o ten skład walczę. Jeżeli trener daje mi szansę, to chcę ją jak najbardziej wykorzystać. Dziękuję. Tam jeszcze proszę. Maciek Gnawę, Polskie Radio. Tomku, jeszcze do Pucharu Polski wrócę. Bez wątpienia będziecie faworytem. Będziecie, jesteście uważani za faworyta tego spotkania. W tym sezonie jakoś nie idzie wam wygrywanie takich meczów, jest troszeczkę słabiej, mówię o tym roku. Czy ta presja faworyta nie przeszkodzi wam w jakiś sposób w meczu jutrzejszym? Myślę, że nie. Nie mam żadnej presji. Po prostu jedziemy tam zwyciężyć i tak do tego podchodzimy. Robert Błoński, Przegląd Sportowy. Tomek, powiedz, jako jeden z niewielu piłkarzy miałeś okazję grać na Narodowym. Przy pełnych trybunach, to był mecz reprezentacji. Ja wiem, że Legia tutaj grała na stadionie obok sparing, ale to zupełnie coś innego niż mecz, jak choćby finał Pucharu Polski. Czy to jest ta perspektywa gry na Narodowym, to też jest taki dla was dodatkowy bodziec mobilizujący do tego, by tam zagrać, by wyeliminować pod Beskidzie? No na pewno tak. Każdy chce zagrać na tym stadionie. Ja grałem, chociaż aczkolwiek chciałbym o tym meczu zapomnieć, bo niezbyt dobrze tam zagrałem, więc no też to nas, niektórych zawodników mobilizuje, żeby zagrać na takim dużym stadionie. Proszę jeszcze. A jak jeszcze odbierasz to, że w jednym meczu masz dwie asysty, a w następnym zaczynasz na ławce rezerwowych? Nie było pytania? A zdziwiony byłeś? Nie. Trener ze mną rozmawiał, powiedział, że dochodzę do tej swojej dobrej dyspozycji, ale na dzień dzisiejszy stawia na zawodnika innego i przyjąłem to do wiadomości i tyle. Jeszcze proszę. A z tego co wygląda na treningach, bo do tej pory jak był mecz Pucharu Polski, nawet jak graliście w Legnicy i potem 3 dni później mecz z Wisłą Kraków w Krakowie ligowy, no to ten teoretycznie mocniejszy skład grał w Legnicy, a w Wiśle zagrali zmiennicy, tak? Czy dublerzy, jak to teraz wygląda z tego co widzisz na treningach, czy ta rotacja już będzie mniejsza w składzie Legii? No, ciężko powiedzieć, no bo wiadomo, że mamy kadrowiczów i dopiero dzisiaj wracają z tej kadry, więc no, trener ma ból głowy, kogo wystawić. Jutro się dowiemy, jaka 11 wybiegnie. Zaraz będzie można zapytać o to trenera. Ja zawsze do trener Berk. Dziękuję. Dziękuję. Będzie z nami trener Berk i prosimy o pytanie. Hi, coach. First of all, how are Michał Żyro, Bosa Junior and Orlando Sa? They had problems with injuries lately. Yes. Orlando should be fine. He is fine. He's been training full. Dosa is coming back from injury. He's not 100% ready for this game. And Shiro, we don't know 100% yet. We will see in training today where he is. But of course, the injury he got in our last game was a big one. And so we're not 100% sure yet if he will be able for tomorrow. Sytuacja kadrowa, jak wygląda sprawa Michała Żyro, dosyć umiera Orlandosa. Trener powiedział, że Orlandosa jest już w pełni wyleczony, trenuje z drużyną. Dosyć Junior wraca po kontuzji, jeszcze nie jest w 100% gotowy. Natomiast jeśli chodzi o Michała,
to wszystko okaże się naprawdę podobnie na dzisiejszym treningu. Zobaczymy, w jakim jest stanie fizycznym. Była jak wygląda sytuacja. Okazało się, że jest to jednak poważniejsza kontuzja niż przewidywaliśmy. They feel quite confident in Podbeskidzie because they won last two games against Legia. So what would you say to make them feel a little less confident? No, they're a good team. And I think they have every reason to be comfortable. I think after Christmas they've lost one game and that was against us. 3-0. So of course they are in good form, they are playing their full normal style and difficult style to play against, physical game and direct game, but it's working well for them and they've been able to get results with it and are, I think, top six in the league, which is very good. So we know what to expect. And like I said, I think we are the only team after Christmas who's beaten them. So they should be comfortable and at the same time we also very much look forward to the game. It's a semi-final in the cup and we played it twice, but of course we want to do the best we can do and have a good result from the first game, and knowing that the rewards for going through is a cup final and a chance to win the cup and be involved in a big game like this is a big motivation for everybody. Co trener może powiedzieć, żeby zmniejszyć pewność siebie przeciwnika? Trener powiedział, że jest to dobra drużyna. Po tej przerwie zimowej przegrali tylko jedno spotkanie. Było to spotkanie, które przegrali z naszą drużyną 0-3. Są w dobrej formie, ale prezentują ciężki styl, bardzo fizyczny, co daje zresztą rezultaty. Znajdują się w pierwszej szóstce, natomiast my wiemy, czego się spodziewać. Mają prawo czuć się pewni, ale my też oczywiście chcemy osiągnąć dobry rezultat w tym pierwszym spotkaniu. Wiemy, o co gramy. Gramy o finał Pucharu Polski i o to trofeum. Aleksandra Jerzynka, Sport.pl. Ja chciałam zapytać, czy Michał Kucharczyk i Tomek Jodłowiec zagrają w jutrzejszym meczu, czy raczej trener da im odpocząć po zgrupowaniu reprezentacji? They both will be in the squad, and then we will see tomorrow who will play and who will start and who will finish the game. We don't know. We can use three substitutes in the game as well, so we'll see. But both are ready to play and will be in the squad. Zarówno Michał Kucharczyk, jak i Tomek Jodłowiec będą w kadrze meczowej, ale ten, kto wystąpi w pierwszej 11, oczywiście przekonamy się dopiero jutro. Mamy do dyspozycji trzy zmiany, ale jeśli chodzi o tych dwóch zawodników, to są oni w pełni gotowi do gry. Proszę. Dzień dobry, Robert Błoński, Przegląd Sportowy. Questions, coach. The first, who is going to be a goalkeeper tomorrow? Can you tell us, or is it mystery? Is a mystery. you will know tomorrow, but we have two good goalkeepers, and Malas is suspended for the game on Saturday, but tomorrow we have both available, so we will have a good goalkeeper tomorrow. And the second question. Pierwsze pytanie dotyczyło bramkarza. Czy jest tajemnicą, kto wystąpi w jutrzejszym spotkaniu? Trzeba powiedzieć, że tak, jest to tajemnicą, okaże się wszystko jutro. Arek Malasz oczywiście jest zawieszony, nie może grać w tym spotkaniu sobotnim, natomiast jutro mamy do dyspozycji zarówno go, jak i Duszana. Na pewno jutro wystąpi dobry bramkarz. Is it good opportunity to make feels better after the loss in Poznań? Is it the game against Podbeskidzie a good opportunity for the team? Because in this year Legia won less games than she lost. Two games win and three loss. In the league? No, total. Total, yes. Yes, I know. Of course, we would like to win more games. We've played some good teams. We've played many games in Europe and in the Polish Cup and in the league. I think Corona is the only team we've played who is outside top
top six. I'm playing all these games all the time. And when we had only one game, we played with Krakow and Lech Poznań. So I think last time I checked, I think before Christmas we were 3 points at the top of the league. And I checked yesterday as well, and we were still 3 points at the top. I had to check because you would think maybe we were 3 points from the drop zone, I don't know. But the situation in the league now is the same as it was before Christmas, last game before Christmas. And at that time everybody was so happy with how the team played and what we did and everything. And now we are in the same position in the league, but of course not everybody is as happy. And it's okay, because we would like to win more matches. We would like to play better at times. But we've gone through Slonsk in the cup to come to this semi-final. Over two tough games, we have had the super European experience against Ajax, which this club needs and this team needs, this type of experience and this type of competition. And we played against, apart from Corona, the top six teams in the league at the same time. And we are still in the same position in the league as we were before Christmas. But of course, we would like to win more matches. There's no doubt. And we always look to improve, always want to do a bit better, even if we are winning matches or if we are losing, that is normal. And with the 5 games to go in the league and these semi-finals before the playoffs, of course we feel we have everything to play for. You know, we are in a good position in the league, we are still in the cup in the semi-final, and with this club having won the league 2 years in a row, fantastic. Now we have the possibility to make it 3. And correct me if I'm wrong, but how many times has Lega won the league 3 times in a row before official? 0, correct. And the history of this club is in 1916, is it? Yeah. Yes, 1916. In many years, huh? And being the army team, so if you needed a good player, you can just call them into the army, so you had a good team. So unfortunately we can't do that anymore, but of course throughout this history Lega has never ever won 3 times in a row. We now have the possibility, a very very good possibility. It's going to be tough, but that is the opportunity we have. And that is what we are fighting for, and what we will do everything we can to make sure we can do it. And at the same time, we have had a good run in Europa League. At the same time, we're in the semi-final of the cup, with the possibility to also win the cup, still possible. And of course, when you go through a whole season, you're not going to play super football every game. There will be times during a season where things are not 100%, for different reasons, for many different reasons.